Cześć, dzisiaj witam Was bez makijażu, dlatego że zrobimy sobie chat make-up, czyli zrobimy sobie makijaż nowościami, które pojawiły się w mojej kosmetyczce. I na sam koniec filmu zrobimy sobie takie podsumowanie, też sprawdzimy, jak ten makijaż wygląda na koniec dnia. Także co, zaczynamy. Moim podkładem dzisiaj będzie Becca. Jest to podkład Ultimate Coverage Complexion Cream i mam odcień Sand. I zaraz Wam przeczytam, co producent opisuje, bo to jest całkiem ciekawe. Całkowicie kryjący, ale pozwalający skórze oddychać podkład w płynie, który jest wzbogacony wysoko skoncentrowanymi pigmentami i wodą. Serwuje mocne krycie, ale bez efektu maski. Koryguje niedoskonałości, zaczerwienienia, przebarwienia i nierówną powierzchnię skóry, nie pozostawiając jednocześnie na twarzy uczucia ciężkości, idealny dla każdego rodzaju skóry. Czyli jednym słowem podkład idealny. Powiem Wam, że już jeden raz testowałam ten podkład i na początku byłam bardzo zachwycona, bo faktycznie jest to podkład, który ma bardzo wysokie krycie i który zastyga i zastyga do matu i to jest bardzo fajne. Natomiast pod koniec dnia już tak nie do końca coś mi się podobało. Natomiast stwierdziłam, że przetestuję ten podkład jeszcze raz, ale tym razem z Wami. I zobaczymy, czy ten podkład zachowa się tak samo. I oczywiście na koniec dnia sobie wszystko podsumujemy. Buzię mam już przygotowaną, mam nawilżoną. W zasadzie nie mam żadnej bazy. Dzisiaj nic nie będę, nic specjalnego, jeśli chodzi o bazę, nakładać. I tak, podkład ma dosyć gęstą konsystencję. Odcień Sand wpada w żółtawą tonację. Wydaje mi się, że powinien mi dzisiaj pasować. Konsystencja jest bardzo taka treściwa, dość ciężka bym powiedziała. I zobaczcie, jakie on ma krycie. To jest po prostu petarda. I widzę, że od razu zastyga do matu, bo nie ma takiej błyszczącej poświaty, więc wydaje mi się, że chyba trzeba dość szybko z nim pracować. Nawet nie wiem, czy nie za dużo go nałożyłam, bo on całkiem wydaje się być nawet wydajny. Nawet jest chyba odrobinę za jasny, mógłby być ciemniejszy, ale to nic nie szkodzi, to jest chat make-up, więc chodzi o przede wszystkim prezentację kosmetyków. A no na czole to na pewno będzie za jasne. Wow. To, co też zauważam, to widzę, że podkład nie oksyduje, bo w dalszym ciągu ten stopień jasności jest taki sam, moja szyja jest ciemniejsza. No i zdecydowanie trochę różni się od pozostałej części mojego ciała. No ale to nic nie szkodzi, sobie jeszcze wszystko przyciemnię bronzerem. To jak wygląda na skórze? No widać, że jest nałożony podkład. Jakby osiadł na skórze i jest widoczny, ale tak wiecie, bez przesady. Myślę, że osoby, które nie lubią pudrować swojej twarzy, to myślę, że spokojnie mogłyby pominąć ten krok i zostawić ten podkład tak, jak jest nałożony w tej chwili. No ale jeśli zależy nam na jakimś takim supym, trwałym efekcie, no to warto jednak tę skórę przypudrować. Także chyba nie zgodzę się z tym, że nie ma efektu maski, no bo widać, że ten podkład jest na skórze i trochę na niej osiadł. I trochę też nie podoba mi się to, jak wygląda tutaj na czole. Po prostu widać, że mam tutaj nałożony podkład i nie wiem, czy to jest kwestia mojej skóry, czy o co chodzi, ale też niezbyt dobrze to wygląda. I moim korektorem będzie nowość z Tarte. Korektor Shape Tape. Mój jest w odcieniu Fair Neutral. I to jest bardzo jasny korektor. Nie spodziewałam się, że on będzie aż tak jasny. Dużo jaśniejszy od mojego korektora ulubionego z Collection w odcieniu Fair. Zresztą też za chwilę Wam to zaprezentuję. Natomiast co o nim sądzę? Jest jak najbardziej mocno napigmentowany przy bardzo lekkiej konsystencji. Natomiast trochę chyba jestem nim rozczarowana. Chodzi o to, że bardzo przesusza moją skórę pod oczami.
przynajmniej ma tendencje wysuszające na pewno. Ja mam skórę dość taką mocno wysuszoną, skrajnie wysuszoną i jestem uwrażliwiona na wszelkiego tego typu produkty, które wysuszają skórę. Jest ok, ale nie dla mnie, dlatego też musicie wziąć to na poprawkę, że ja mam po prostu bardzo suchą skórę i też nie chodzi o to, że ja się źle odżywiam, czy nie piję wody, po prostu ja mam skórę suchą na całym ciele, od kiedy pamiętam, więc eliminuję rzeczy, które dodatkowo wysuszałyby moją skórę. A jeśli używacie tego korektora, to po prostu polecam po prostu używać bardzo dobrego kremu nawilżającego, bądź używać tego korektora na jakieś specjalne okazje. Natomiast zrobimy coś takiego, że pod jednym okiem nałożę korektor Tarte, a pod drugim nałożę korektor Collection i sobie porównamy to, jak one wyglądają. Powiem Wam, że one wyglądają podobnie, natomiast jakby komfort noszenia w przypadku Tarte jest po prostu dużo gorszy, bo mam ochotę sobie wydrapać ten korektor już pod koniec dnia, przez co nie sięgam po niego codziennie, a jak wychodzę właśnie na różnego rodzaju imprezy i okazje, to naprawdę mam ochotę wyglądać dobrze i raczej sięgam po ten korektor, który jest sprawdzony, który jest dobry, a ten tak już, no nie wiem. Pod jedno oko nakładam Tarte i myślę, że nałożę go pod moje lewe oko. Nałożę te korektory w takiej samej ilości, a pod drugie oko będę nakładała Collection, ale najpierw może rozłożę ten pod okiem. Zobaczcie, on ma naprawdę mega, mega pigmentację, ale no niestety jakoś tak nie polubiłam się z nim do końca. No. No i znowu jest też trochę dla mnie za jasne, więc będę wyglądała jak biała kartka papieru, ale już trudno. Nałożę również na powiekę, bo korektor ma działanie zastygające, więc też jest spoko jako baza pod cienie. Dobra, i starczy. No ładnie to wygląda w kamerze. A pod drugie oko Collection. Widzicie, on jest nieco ciemniejszy. I też nałożę na powiekę. Dobra, i to jaką różnicę zauważam. Można by powiedzieć, że Tarte jest taki bardziej rozświetlający, ale to jest złudne, bo po prostu kolor jest bardzo jasny. Dla mnie tutaj Collection wygląda bardzo naturalnie, bo nie wygląda płasko, a tutaj właśnie ta skóra jest jakby taka bardziej sucha. Teraz wszystko przypudruję pudrem z My Secret, który dobrze się u mnie sprawdza pod oczami. O, skórę mam przypudrowaną i już w tej chwili wyraźnie widzę, że tutaj te zmarszczki są bardziej podkreślone niż na drugim oku. I to jest właśnie wina korektora. I to, co jeszcze zauważam, to pod tym okiem czuję wyraźne ściągnięcie skóry, dyskomfort, natomiast tutaj nic takiego nie czuję. Po prostu nie czuję, że nałożyłam tutaj jakikolwiek korektor, więc tutaj jeszcze właśnie taka zachodzi różnica. Do brwi mam tutaj nowość z My Secret i jest to wosk koloryzujący do brwi. Powiem Wam, że chyba najbardziej, najkorzystniej u mnie wyglądają produkty właśnie woskowe, które są naturalne i w zasadzie tylko podkreślają tą brew, uwydatniają ją, ale też ten wosk nie jest tak zbyt intensywny, więc te brwi nie są wtedy tak przesadzone. I przez to, że jest to wosk, to też te brwi nie wyglądają tak płasko. Nie mam tutaj takiej płaskiej plamy koloru, tylko ta struktura jakby włosków jest w dalszym ciągu widoczna i zachowana. W sumie moje brwi już z natury są dość ciemne, więc ja tylko powinnam sięgać po produkty, które podkreślą i wyrównają tą brew, ale już jej dodatkowo jakby nie przyciemnią. Tego typu woski są właśnie bardzo delikatne. No i to w zasadzie tyle wystarczy. A moją paletą cieni będzie dzisiaj Lorac Pro Matte i to jest paleta 8 matowych cieni, które są niezwykle mocno napigmentowane.
I zrobię tylko jedno dotknięcie palcem. O. I może ten. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak one są mocno napigmentowane. To jest tylko jedno dotknięcie. Po prostu petarda. Chciałam mieć paletkę, która będzie niezwykle uniwersalna, po którą będę sięgać codziennie i która będzie bardzo dobrej jakości i będę zadowolona z jej użycia. I postanowiłam zainwestować w paletkę właśnie Lorac Pro Matte. Zarówno tą paletę, jak i korektor Tarte kupiłam poprzez stronę Looktop. Jeśli macie ochotę na któryś z tych produktów, to zapraszam Was na tą stronę. Linki znajdziecie oczywiście na dole w opisie. Nie jest to tutorial, więc zrobię szybki makijaż i za chwilę do Was wracam. Tak wygląda skończony makijaż oczu. Jeśli chodzi o paletkę, to jest ona naprawdę bardzo mocno napigmentowana. Cienie fajnie się blendują. Jedyny minus jest taki, że zarówno w palecie się pylą, jak i troszkę się osypują podczas ich aplikacji. Więc trzeba nałożyć taką warstewkę, najlepiej pudru, żeby potem jak chcemy usunąć nadmiar tego pyłu z cieni, żeby te cienie się czasem nie przykleiły, więc warto tutaj zrobić taką mgiełkę pudru, bądź po prostu najpierw wykonać makijaż oczu. Cienie zresztą są też bardzo ładne, jeśli chodzi o kolorystykę, bo są takie, powiedziałabym, neutralne. Nie są ani ciepłe, ani chłodne, są jak najbardziej neutralne, co myślę widać na oku. Jedynie tutaj ten taki burgundowy cień jest taki bardziej cieplejszy, którego też dzisiaj użyłam do makijażu oczu i co też uważam fajnie podkreśla tęczówkę. Jeśli chodzi o matowe pomadki, to mam tutaj dwie wersje. Jedna to jest pomadka z Belle Matte Liquid Lipstick w odcieniu 02. I mam tutaj dwie pomadki z Heian matowe w płynie w odcieniu 03 Silky Rouge oraz 02 Tiramisu. I nałożę chyba sobie tą jaśniejszą beżową, bo oczy i tak już mam tutaj dosyć mocne. Jeśli chodzi o pomadkę z Belle, one są dosyć wysuszające. Szybko zastygają i są dość trwałe, jednakże to uczucie suchości na ustach jest dość mocno wyczuwalne. Jednakże jest to bardzo ładny kolor, zresztą Wam tutaj pokażę. O, to jest taki trochę brudny róż, odcień 02. I to jest fajna pomadka. Natomiast tutaj te pomadki z Heian bardzo ładnie wyglądają na ustach, jednakże tak chyba dość szybko się zjadają, pękają. I to, co jeszcze mi się w nich nie podoba, to to, że po prostu o, cały aplikator jest uwalony i bardzo dużo wydobywa się produktu z buteleczki. I to akurat jest odcień 02 Tiramisu. Wygląda tak. Dość jasny, a ten drugi jest bardziej różowy. To jest 03 Silky Rouge. Może tą różową by tak nałożyć? Czemu nie? W sumie coś innego niż zazwyczaj. Ok, nakładam tą różową.
nie wiem, czy nie jest zbyt krzycząca, taka różowa. Nie do końca mi się to podoba. Nie wiem, czy to w ogóle pasuje do oczu, więc nałożę jeszcze tą beżową, póki ta jest jeszcze mokra. Tak wygląda makijaż z daleka. Muszę Wam powiedzieć, że nawet mi się bardzo podoba i teraz ta pomadka wydaje mi się dużo bardziej pasuje, ten miks. Póki co podkład wygląda bardzo ładnie, podoba mi się. Makijaż oczu też wygląda całkiem fajnie. Pomadka jest bardzo komfortowa. W tej chwili nie czuję żadnego takiego ściągnięcia mocnego skóry, ale zobaczymy, jak ona będzie wyglądała pod koniec dnia. Jeśli chodzi o korektor, również w tej chwili dobrze wygląda. No zobaczymy, jak to się utrzyma. Zresztą napiszcie mi, która wersja pod okiem korektora bardziej Wam się podoba. Jestem bardzo ciekawa. Wrócę do Was po kilku godzinach z podsumowaniem. Do zobaczenia. Ok, wracam teraz do Was z podsumowaniem i mamy teraz godzinę 21:40 i ja film skończyłam nagrywać około o godzinie 13:00. Zapomniałam Wam powiedzieć, ale ja rzadko nagrywam chat make-up, więc zapominam o tym, żeby Wam powiedzieć, która jest godzina. Więc minęło w sumie niecałe 9 godzin. I może zaczniemy sobie od końca, czyli od pomadki. I jak widzicie, prawie cała pomadka się już zjadła. Jadłam dzisiaj dość tłusty obiad, czyli rosół, drugie danie, piłam kawę, soki, więc pomadka miała prawo się w całości zjeść. W zasadzie został tylko kontur na ustach. I jeśli chodzi o pomadkę, jest ona naprawdę niezwykle komfortowa w noszeniu, w zasadzie prawie że niewyczuwalna, w ogóle się nie klei. Natomiast popękała mi na ustach i to dosyć szybko i bardzo żałuję, że nie zrobiłam aktualizacji, bo no jest to naprawdę dosyć mocno widoczne, szczególnie kiedy się uśmiecham, to widać te pęknięcia na ustach w miejscach, gdzie mam najgłębsze zmarszczki tak naprawdę. Ale tak poza tym pomadka wygląda bardzo ładnie i jest też dobrze napigmentowana i ma taką jedwabistą konsystencję. Jeśli chodzi o podkład, to powiem Wam, że jestem niesamowicie zaskoczona, bo podkład wygląda bardzo, bardzo ładnie. Trochę się świecę, ale nie jakoś nadmiernie, więc w ogóle mnie to nie dziwi. Dlatego, że mam mieszaną skórę i głównie przytłuszczam się w strefie T, ale powiem Wam, że i tak jest to umiarkowane świecenie i jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Dalej, jeśli chodzi o podkład, to odrobinę wszedł mi tutaj w linie mimiczne, ale naprawdę w minimalnym stopniu i w zasadzie jest to takie tylko czepianie się. I odrobinę stało się to, co poprzednim razem, czyli kiedy pierwszy raz użyłam tego podkładu, jakby uwidocznił mi pory tutaj na skrzydełkach nosa oraz na brodzie, natomiast w mniejszym stopniu niż poprzednio. Być może wynika to z tego, że dzisiaj byłam bardzo oszczędna w pielęgnacji, a użyłam tylko esencji oraz kremu nawilżającego Lotionu z firmy Benton i to w zasadzie tyle. To są bardzo lekkie produkty, które szybko się wchłaniają. Wcześniej być może użyłam jakiejś bazy bądź bardziej natłuszczającego kremu i to się tak troszkę zważyło i nieciekawie wyglądało. Dzisiaj ten podkład wygląda naprawdę rewelacyjnie i jestem w ogromnym szoku. No i pigmentacja jest powalająca, jest naprawdę fantastyczna i szczerze powiedziawszy, to jest chyba dobry podkład na śluby i na takie specjalne okazje, więc no jeśli lubicie takie mocno kryjące, zastygające produkty, to myślę, że warto się tym podkładem zainteresować, tym bardziej, że cena też nie jest jakoś szczególnie zabójcza, bo około 159 zł w Sephorze, więc myślę, że warto się pokusić i sprawdzić ten podkład. Bronzer bardzo ładnie się utrzymał, rozświetlacz, no pięknie to wygląda. Jeśli chodzi o korektor, to szczerze Wam powiem, że jakiejś większej różnicy pomiędzy jedną a drugą stroną nie widzę. I wydaje mi się, że jest to bardzo podobny korektor Tarte, mam na myśli do korektora Collection.
Natomiast wyraźnie odczuwam tutaj takie delikatne przesuszenie po tej stronie, gdzie mam tart i właśnie w tym miejscu, gdzie ten korektor nałożyłam, czyli w kształcie tutaj takiego trójkąta, po prostu jakby na całości czuję takie delikatne ściągnięcie, dyskomfort, ale nie jest to takie skrajne wysuszenie, jest to do zniesienia. Natomiast jeśli macie normalną skórę pod oczami, nie jest ona przesuszona, to myślę, że tym korektorem tart będziecie jak najbardziej zachwycone i myślę, że warto go przetestować, kupić. Jeśli macie wolną gotówkę, to jak najbardziej myślę, warto spróbować. Pigmentacja też jest powalająca. Natomiast no, powiedziałabym, że no jest lepszy korektor, który jest dużo tańszy i który jest lepszy pod względem komfortu noszenia, bo ten korektor w ogóle nie przesusza mojej skóry i jest naprawdę bardzo fajny. Myślę, że akurat dla mojej cery niespecjalnie jest dedykowany i też uważałabym używać go na cerze dojrzałej. Jeśli skóra jest zwiotczała i są widoczne zmarszczki, no to może ten korektor trochę jakby uwidocznić te zmarszczki i podkreślić suchość skóry, więc no tutaj bym uważała. Radzę po prostu używać dobrego kremu nawilżającego i takich delikatnych, rozświetlających pudrów pod oczy. Myślę, że wtedy będzie jak najbardziej ok. Paletka też jest niesamowicie napigmentowana, tylko trzeba trochę na nią uważać, bo jak cienie się osypują, to one dość łatwo przyczepiają się skóry. I to samo w przypadku blendowania. Radzę używać mniejszej ilości cienia i stopniowo sobie dokładać, ponieważ łatwo zrobić sobie plamę, dlatego że ten cień bardzo mocno przyczepia się skórę, jest naprawdę intensywny. Jak zaczniemy blendować, to on może się rozkładać po prostu na dużej powierzchni, potem ciężko będzie to poprawić, więc radzę używać mniejszej ilości, bardziej precyzyjnych pędzelków, żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale cienie naprawdę bardzo fajnie się rozcierają, są jedwabiste, są miękkie, na pewno nie są suche, fajnie się ze sobą łączą i mnie ten efekt bardzo się podoba. Dobrze, w takim razie ja już idę się zmywać, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!